двох маньку тут в рингу. На разі трошки активніший є Любомський. Przypominam, Lubomski to na razie w kasku czerwonym, na razie po czerwonym, a Daniel Tarka, kask niebieski i rękawice niebieskie. Teraz próba prawego podwrotkowego Lubomskiego, ale przestrzelona i prawym prostym na dół odpowiada jego rywal Tarka Daniel. Na razie zawodnicy próbują powalczyć na dystans. Teraz dobre ciosy po dole Lubomskiego. Na razie inicjatywa jest po jego stronie. Ale to dopiero pierwsza runda. Oczywiście walka zakontraktowana jest na 3 rundy. Teraz odgryzł się Tarka. Dość żwawo jego narożnik reaguje na każdą akcję. Teraz bardzo ładna akcja, złożona z dwóch ciosów przez Arkadiusza Lubomskiego. No i myślę, że podkreślił swoją przewagę w pierwszej rundzie. Teraz właśnie widzimy Arka w narożniku. Przypominam, że to jest dopiero ich pierwsza walka. Pomimo, że to już jest finał, to wcześniej nie walczyli ze względu na to, że tylko dwóch zawodników przystąpiło do rywalizacji w kategorii 46-49 kg. Dość spokojnie, trzeba przyznać, w narożniku Arka. Trener spokojnie przekazuje jakieś tam ostatnie uwagi i wnioski. No i rozpoczynamy drugi pojedynek, który rozpoczyna nam rywalizację w finałach Grand Prix w Grudziądzu. Od razu żwawe tempo. Także po tym pierwszym rozgrzewkowym starcie od razu mamy inny troszeczkę wymiar pojedynku. Pierwsze wymiany. Ładnie w defensywie popracował teraz Tarka. Sędzia zwraca uwagę zawodnikowi z Elbląga.
Przypominam, że w tej kategorii wagowej w 409 kg przez ostatnie lata dominatorem był Łukasz Maszczyk, który zdobywał wiele medali na imprezach polskich, na mistrzostwach polskich, a również na imprezach zagranicznych. Brał udział na olimpiadzie, ale jak wiemy, Łukasz Maszczyk zdecydował się rozpocząć karierę zawodową. No i zwolniło się miejsce, dlatego numer jeden w 409 kg i tutaj panowie będą starali się przejąć schedę po Maszczyku. Maszczyk debiutował na gali CSI Boxing Show w Międzyzdrojach. Już w pierwszej rundzie pokonał przez TKO Piotra Filipowskiego. Także bardzo udany początek kariery Łukasza Maszczyka. Uaktywnił się troszeczkę sędzia ringowy. No teraz bardzo ładna kombinacja Lubomskiego. Ładnie przepuścił Lubomski atak tarki i od razu przeszedł do kontrataku. Jarosław Kołkowski, czyli człowiek, który będzie koordynował polską drużynę w lidze WSB, wspominał przed rozpoczęciem finałów o tym, że jest problem z przygotowaniem kondycyjnym pięściarzy występujących podczas tego turnieju. Za nami już druga runda. Kontynuując myśl, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z kondycją. To jest najlżejsza kategoria wagowa, więc teoretycznie najłatwiej powinno być te trzy rundy przeboksować w wysokim tempie, zwłaszcza, że pierwsza runda w wysokim tempie nie była, druga już była nieco żwawsza. Widzimy teraz w narożniku Daniela Tarkę. Przypominam, Tygrys Elbląg, to jest jego klub, w którym trenuje na co dzień, w którym przygotowywał się do tego startu. Jeszcze trochę motywacji. Za chwilę rozpoczniemy trzecią rundę, rundę ostatnią. No i dosłownie za parę minut poznamy pierwszego złotego medalistę dzisiejszych finałów. Prawy sierpowy na dół Lubomskiego. Dał się ten cios odczuć. Narożnik pięściarza w czerwonym stroju krzyczy, żeby nie wciągał się w bitkę, nie wciągał się w pół dystans. Zobaczymy, jak on się zastosuje do tych rad. Teraz dobry, prawie prosty Tarki. Ale natychmiast jego rywal odpowiada. No już brakuje dynamiki zdecydowanie. Także to, o czym mówił Jarosław Kołkowski, chyba w tym przypadku również zdaje się potwierdzać. Próba prawy prosty na prawy prosty. Dłuższe ręce ma Lubomski, więc z takich akcji to on powinien wychodzić górą. Obudził się Tarka w samej końcówce. Teraz bardzo ładny lewy Tarki, który doszedł do głowy przeciwnika. No, trzeba przyznać, że ambicja
wokół tego zawodnika jest naprawdę na wysokim poziomie. Teraz próba ciosów z doskoku w wykonaniu Tygrysa Elbląg, pięściarza Tygrysa Elbląg. Zresztą widać tego Tygrysa na jego uniformie z przodu i z tyłu zresztą również. I koniec. Trzecia runda już za nami, także pierwszy pojedynek finałowy za nami. W trzeciej rundzie Daniel Tarka naprawdę pokazał się z lepszej strony, ale te dwie pierwsze raczej były na korzyść Lubomskiego. Zobaczymy, jak to widzieli sędziowie. Zawodnik Tygrysa Elbląg na naszych ekranach. Tutaj jeden z sędziów punktowych. Jeszcze tylko podpis pod kartą zgodnie z zasadami, tak? I sędzia ringowy przyjmuje wyniki i za chwilę powinniśmy poznać zwycięzców. Zwycięzcę, przepraszam. Przypominam, kategoria do 49 kg. Podziękowali sobie obaj pięściarze. 2-1. Arkadiusz Lubomski, zawodnik z Zatoki Braniewo, i to on jest pierwszym złotym medalistą w Grand Prix w Grudziądzu. Tak jak mówiłem, jedna runda dla Tarki, dwie dla Lubomskiego. A w tej chwili będzie czekało nas już finał walki w 52 kg. Grzegorz Kozłowski, Gwardia Warszawa. W narożniku.